Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki i widzimy się w grze Loop Hero. No więc tak, na wstępie, jak zauważyliście zapewne, mamy z powrotem Refuge, więc no, hura, udało się. Mam odzyskaną jedną rzecz, którą musiałem zniszczyć i tak, może skupmy się też na tym, co dzisiaj chcemy zrobić. Więc tak, mój plan na dzisiaj, powiem wam szczerze, jest dosyć, powiedzmy, zaawansowany poniekąd. Bo mówiąc całkowicie szczerze, chciałbym zobaczyć nowe karty i może nawet już przezwyciężyć grę, wygrać, pokonać wszystko, być zwycięzcą, wiecie o co chodzi. Zakończyć rozdział drugi. Jednak nie ukrywam, powoduje to też pewną delikatną komplikację. No mówiąc szczerze, nie za bardzo wiem, co mam zrobić w tej sytuacji. I no, powinniście dać się rozumieć, że jak nie wiem, to ciężko będzie mi stwierdzić co, jak, gdzie, kiedy. Więc pozwólcie, że w tym momencie przygotuję po prostu zestaw rzeczy, które wymyśliłem, że mogą być najlepsze. I żeby nie było, idziemy tam jako... Jak to, jak on się nazywał? No, brakuje mi słów, no jako nekromanta. Dobra, więc zaczynamy. Nie wiem, ile mamy miejsc, a na pewno chcę wziąć obraz. Po prostu wiecie, czuję, że to jest naprawdę potężna rzecz. I co takiego jeszcze ciekawego było? To może być, bo to na Red Wolfy. Jak szansa rzadkich przedmiotów, bo to zawsze dobre. No to na pewno. I jedzenie. Czy mam coś dobrego? 2 HP za każdy punkt obrony? Słabe. To zawsze jedno życia. Ale wiecie co, tak... Nie wydaje mi się, żeby cokolwiek tutaj było szczególnie dobrego na obecny moment. Tutaj mamy mistrz 4 obrażenia od każdych wampirów, a tu obrażenia na każdych undeadów. Na pewno na undeadów się przyda. Na koniec mamy tu chlebic i orzechy, ale jak mówimy, słabe. Gdyby 5%, może mam coś takiego fajnego zwiększenia, ale nie. Nie wiem. Dobra, pójdźmy w takiej konfiguracji, zaczynamy. Więc tak, rozdział drugi, nie pierwszy. Jak wspominam, na pierwszym sobie tam robiłem parę rzeczy. Szczerze, nawet nie przygotowałem tego wszystkiego. Nawet nie wiem, czy to było wybrane. Ale tak, szykujemy wszystko tak, jak ja bym to chciał zobaczyć. Pierwsza rzecz, bierzemy arsenał. No powiem szczerze, po prostu czuję, że to może być ciekawe. A jednocześnie jakiś dodatkowy slot na ekwipunek. Więc tak, jak już walczymy z bossem, na pewno obliwiony mogą być cenne. Ja go nie znam, ale zaryzykuję. No pustynie są super, lasy też, w szczególności jeśli gramy nekromantą. Skały i polany nie można aż tak bardzo. Więc z tym póki co się wstrzymam. Co takiego jeszcze? No, cmentarze, wioski. To się też może przydać. To też, w sumie powiem wam szczerze, głównie dla jednego kombosa. I co tu jeszcze takiego jest potrzebnego szczególnie? O. Mogę wybrać jeszcze 5 kart, tylko czy ja chcę coś? Ewentualnie w ten sposób możemy pójść. I no, chociaż te kamienie też są potrzebne, wiecie co, nie, zaryzykuję, nawet jeśli padniemy. Mówię, idziemy nekromantom i zobaczymy, co z tego wyniknie. Dobra, pierwsza sprawa, arsenał. O, on musi być tutaj ustawiony. Okej, postawimy go tu i... Patrzcie, mamy miejsce na tarczę. O, fajne. Dobra, czyli nekromanta teraz może mieć tarczę. Tankowatość zdecydowanie się zwiększyła w ten sposób. Co prawda nie wiem, czy to było rozsądne, stawiać tak tarczę już. Trzeba w sumie stawiać od razu arsenał. Przez to w sumie nie dostawać gorsze przedmioty, ale... Uznajmy, że po prostu ta tarcza była tego warta. O, no i się zaczynają najlepsze rzeczy, czyli lasy. Nieważne ile będziemy mieć, są niegroźne, więc... Trzeba spawnić ile się da, żeby tylko mieć miliony atak speedów. Pustynie.
tym razem podwójnie zabójcze. Osłabiają też nas i to mocno. Chociaż nie sądzę, żeby były aż takie groźne, biorąc pod uwagę, że będę się skupił tutaj tym razem na tamtym. Jak na razie nie dostałem niczego sensownego, więc tyle. Prawdopodobnie błędem było użycie tego od razu. Powinno poczekać, aż będę miał jakieś dobre wyposażenie i potem resztę. Dobra. Dobrze. Przynajmniej mamy już. Przynajmniej mamy już ten pierwszy poziom szkieletów. Oczywiście taka konfiguracja. Standardzik, rozumiecie. Strachy na wróble może i niebezpieczne, ale coś tam będę nimi przejmował. Ważne, że no. Jak to się nazywa. Łatwo się ich pozbywać. Moje szkielety też nie będą wcale takie słabe przeciwko nim. Dobra. Mniejsza. I tak, kolejna bitwa i w ogóle wiecie jak to działa. I z góry wam od razu powiem. Chciałbym dzisiaj, żeby ten odcinek w sumie był, mogę to wprost powiedzieć, dłuższy. Po prostu mam taką ochotę do Hero, że raczej nie zmieszczę, nie będę robił standardowego krótkiego odcinka 20 minut. No tym bardziej, że mój główny cel dzisiaj to dopaść bossa. I w sumie tak, jeszcze póki pamiętam, jedna sprawa. No, co to chciałem. Może niektórzy z was zauważyli, może nie, ale w końcu wyłączyłem ten filtr, czy tak to nazwę, który symulował starszy ekran. Po prostu stwierdziłem, że ten filtr jest nawet przyjemny, to mogę zaraz pokazać. Jak to było wcześniej? Proszę, tak jak tak było wcześniej. Ale, no, powiedzmy sobie szczerze, no, mam nowy monitor i w ogóle i w sumie mało mi zaczął trochę męczyć, więc no. Ale nie zaprzeczam, nadal był bardzo przyjemny. Dobra, kolejna pustynia. Nadal nie mam dobrego wyposażenia. Wypadają lasy. Nie najlepsze, ale przynajmniej wiecie cokolwiek. Dobra, niech będzie tu nawet. Dobra. Dawaj nekromanta. Wzywaj. 11% atak speeda i nic innego. Dobra, 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 dobra. Idealnie. Mamy już obóz przygotowany na bossa prawie. Pomijając kwestię tego, że pewnie wokół obozu też się pojawi 5 pierdlionów różnych rzeczy, jak to było w standardziku. Dostaliśmy półkę alchemiczną. Plus 1 do maksymalnej ilości mikstur? Wiecie co? Ja to kupuję. Jestem w stanie nawet powiedzieć, że jestem, że może porzucę po prostu bossa na rzecz właśnie tego wszystkiego. Lepsze szkielety. Ale mówię szczerze, po prostu nie chcę stracić. Chociaż, dobra, nie stracę, mamy wystarczająco czaszek Lisza, czy tam Licza, dalej nie wiem, jak jest prawidłowo, żeby się ożywić, cokolwiek by się miał stać. Więc, może nie ma co się przejmować. Po prostu do naszej śmierci takiej całkowitej, albo do bossa. Bo w sumie, no, te czaszki pozwolą mi raz to sobie odrobić tak całkowicie. I, dobra, plus 1 do maksa szkieletów, wyższy poziom szkieleta, ale bez obrony, bez regeneracji i uniku. Oczywiście, że wyższy poziom szkieleta. Tylko czy to coś zmieni? Na obecny moment nie, więc jeszcze pozwolę, że sobie odpuszczę. Ale warto pamiętać o tej książce i w sumie strasznie słaby ten talizman. 15% niby gorszy, a jednak odstrzelam, że jest dużo bardziej niż 15%. Jakaś tarczka tylko dla nekromantów. 5 obrony, delikatna regeneracja i summon quality. Dobra. Teraz, kiedy to widzę, to już jestem w stanie powiedzieć, że każdy nadmikroskopijny procent się liczy, jeśli będę miał szansę na tych super szkieletów. I mamy Storm Temple. Łocie. Co? Powiem wam szczerze, nie wiem, jak to ma działać do końca, więc pewnie będę tego żałował, ale postawimy to taki. Zobaczymy, co z tym będzie. Oj, prawdopodobnie nic dobrego z tego nie wyniknie. Tarczka z 12 obrony. Głupotą byłoby naprawdę tego nie brać. Też kiedy po prostu nasz cel to jest, dosłownie mówiąc, szczerze, przetrwać. Świat zajmie się resztą. Nie ma właśnie nas tu poradziło prądem. Te świątynie całe, no, nie są zbyt przyjazne, bo mogą nas też porażyć prądem. I co, tu mamy wyższy poziom szkieleta. Łącznie tu daje ponad 2. I trochę obrony tutaj daje. Wiecie co, no, to jest quality, super rana.
wyższy poziom szkieleta po prostu jest ważniejszy teraz niż quality. Bo to z tego, że będę przyzywał tych szkieletów, nie wiem, wojowników, jak będą padać w sekundę przez to, że są słabi. Gdzie tu mamy? 7 obrony, 7 quality, 7 obrony. Obniżyć sobie obronę, czy to da... Nie, nie da. Dobra, nie ma co. Ale... no... jakoś to idzie. Mimo moich obów, mimo tego, że w sumie nie wypadło jeszcze nic na tyle dobrego, to i tak, jakoś to idzie. Dobra. Wiem, że trochę się powtarzam, zapętlam. No, dobra, teraz to już można się cieszyć i gadać. Trzeci poziom szkieleta. Potęga, po prostu. I talizman lepszy, dużo lepszy. Spada niestety się od razu nie aktywuje. No to wiadomo, że w bitwie nie można zmienić natychmiastowo, żeby nie, nagle dostać boosta czy coś. I w sumie dla mnie to jest nawet zrozumiałe, ale no. Dobra, kolejne co i... w sumie głównie dostajemy takie rzeczy. Wiecie, nie to, żeby to mnie miało niepokoić czy przeszkadzać, ale... nie, tam mam łącz więcej. Takie po prostu trochę... no trochę szkoda, że nie dostajemy niczego sensowniejszego. O, dobra. Ja, to na pewno... o, tutaj był to największy obszar. Dobra, mniejsza z tym. Las. Dobra. A właśnie, jakaś książka się pojawiła. Nie, nie, na pewno nie jest lepsza, więc nie ma co się nawet przejmować nią, czy cokolwiek. Po prostu... no, po prostu jest. Pierścień regeneracyjny, nie. A co w sumie niech będzie... a tutaj postawię, bo tak. Nie powiem szczerze, że wiecie co? Tak w sumie nie pomyślałem, ale mamy tą świątynię, która wydaje się być bardziej wkurzająca niż cokolwiek pożytecznego. I wiem, że na przyszłość naprawdę raczej tego nie będę brał. Ale wracając. Większość pól tego typu ma jeszcze jakieś sekrety w sobie, wiecie. Na jakiejkolwiek zasadzie, czy cokolwiek. Czy jakieś interakcje z polami, czy coś, więc... może zobaczymy, co się stanie, jeśli postawimy las, potem postawimy tam pustynię jedną przy tym. A kiedyś też polany w górze. Dobra, i co my tu mamy? Faktycznie są jakieś tam... 0,5 magic damage. Meh. Powiem wam szczerze, meh. Naprawdę. Nie. Spodziewałem się czegoś fajnego. A to... to wyszło słabo. Po prostu. Naprawdę nic za nic wziąć. Okej. Masz szkielety. Czy mam tutaj coś dobrego bardzo? Tam mamy łącznie... mamy 2,18, to mam 2,22 i max szkielet, no oczywiście. Tutaj trochę zwiększenie poziomu szkieletów kosztem. Pewnie to wyda się głupotą wam, ale niech będzie, biorę. No i zobaczymy, co dalej wyniknie z tego wszystkiego. Tutaj gorzej. Nie dostajemy samą quality, ale naprawdę nie sądzę, żeby quality była aż takie istotne, żebym musiał poświęcać to wszystko. A dobra, już myślę, że tu ruiny są tak zdziwione. To tylko cmentarz, który sobie sam kładłem. Okej, czyli las się zmieni na las z 0,5 magic damage. Zamiast plus 1 attack speedu, czy cokolwiek jest. Nie pamiętam, czy tam kładłem las, czy ten cały skillset. Zobaczymy. Dobra, czyli to chyba nie ma znaczenia, które położę, bo i tak wyjdzie jak zwykle tak samo. Dobra, to było głupie, czemu ja tam to postawiłem. Też dobra, mniejsza, to... miałem sprawdzać, co... przecież... dobra. To teraz pustynia tutaj i... nic. Tam sand dunes tak naprawdę, no wiadomo, o co chodzi. To teraz... a niech będzie tu. No i kolejny lasek. Prędkości ataku nigdy za wiele. W sumie nikt za wiele, czyli nikt za mało. Wiecie, o co chodzi. Ale mniejsza z tym, po prostu skupmy się na rozgrywce. Dobra. Grow.
Nie jest to może jakiś sensowny, ale niech będzie tutaj, bo czemu by nie? Będzie po prostu, żeby obwarować już obozowisko i tyle. Dobra, mamy skrzynkę. Aby tu było coś naprawdę cennego. Piąty poziom, 108 HP i jakaś regeneracja. Kusząco. Ale w samym quality. Trochę bonusy do skeleton level. Zapamiętam sobie, może kiedyś użyjemy. Ale razie... Tak, razie. Na razie. Tak, teraz lepiej. Preferowałbym jednak chyba zostawić sobie tak jak mamy to wszystko. I... Tak. Po prostu... Zobaczmy jak sobie poradzimy z... przeciwnością losu. Dobra, jest kolejna wioska, i lepsza tarczka. Dobra. Wioskę... Czy to może być głupie, ale bym postawił ją tu. Tak, żeby idealnie przed bossem stać jakieś tam leczenie. Pozbym się może ich, ale nie jestem pewien. O nie, Overgrown Field nie chcę robić. Wiecie, za duże ryzyko, jak na mój gust. Oj, przebili się przez tarczka. Ale jak się przebiją, bo widzę, że tam chyba nie jest brana pod uwagę obrona, to później właśnie obrona jest brana pod uwagę i już tak szybko się nie pozbędą. Zobacz, co my tu mamy. Albo pełno tych tamtych, albo szansa na nieusuwanie kart, albo dwa szkielety pierwsze wyzwane podczas dnia będą wzmocnione. Nie jest to jakaś niezwykle przydatna opcja, no ale nie będę też narzekał, wiecie. Grunt to, że po prostu mamy jakiekolwiek szkielety lepsze. Chyba, że zawsze te się przywołują wtedy. A, wydaje mi się, że tak. Co tu mamy? Nie mamy skeleton level. A mam więcej max HP, jeszcze jeden skeleton max. Bierę. Ilość szkieletów, powiem wam szczerze, teraz jest naprawdę już cenna, patrząc na to, że nie mogę zbytnio jakości podwyższyć. Już nie, z tym też nie jest tak źle strasznie. No ale wracając. No muszę też podinwestować właśnie w ten, właśnie w ilość szkieletów, żeby... O, dobra, zauważyłem, to może też trafić w tego, w wroga. Dobra, może jednak to nie jest aż takie złe, jak mi się wydawało się. To faktycznie to jest niegroźnie całkowicie dla nekromanty. Tak słyszałem to od niektórych, ale nie byłem pewien i... Aha, a serio? To niszczy wszystkie na swojej drodze? Ja myślałem, że niszczy po prostu wokół siebie, to na samym tym pasku zmienia. Chcecie być tak, chociaż... Ja wiem, że ta prędkość taka jest aż tak potrzebna w nekromancie. Ważne, żebym nadążał z produkcją szkieletów, zanim wszystkie będą mi padać. Ale reszta nie jest aż taka ważna. No w sumie... A i właśnie jeszcze po takiej ciekawej historii, którą ostatnio... Która mnie ostatnio w sumie można powiedzieć napotkała. Właśnie sobie ostatnio tam przeglądałem trochę. Chyba to był Reddit, poszukiwanie jakichś ciekawych po prostu inspiracji czy coś. Nie pamiętam nawet jaki, ale ogólnie właśnie tak, wiem, że Reddit. I natrafiłem na Reddita przypadkiem całkowicie od Loop Hero, gdzie ktoś pochwalił się pięknie po prostu zrobioną, naprawdę bardzo pięknie zrobioną animacją szkieleta tego od nekromanty podstawowego w 60 FPS-ach. Wiecie, jaka to fajna była płynna animacja. Żeby nie było pod żadnym względem... O, już jesteśmy na etapie, gdzie możemy tamtych wzywać. Super. Żeby nie było pod żadnym względem, nie mówię, to była dobra animacja, którą trzeba po prostu powielać, czy ona powinna być w grze. Bo gra ma swój urok w takich niskoklatkowych animacjach. I... powiedzmy... trochę retro stylu. Ale... jeju, jakie to było ładne. Dobra, niestety muszę teraz pożegnać się z jeden max szkieletów, ale... no, zamiast poziom 3, poziom 5, boost jest na tyle mocny, że... no nic dodać, nic ująć, po prostu czuję, że to było konieczne, żeby te szkielety nadawały się jeszcze do starć. Chyba 20, teraz biją 7, tak. Dobrze, zauważam, że to moje magiczne HP po prostu nie bierze pod uwagę sobie tych... nie bierze pod uwagę obrony. Jeden bardzo za mniej za prawie poziom szkieleta. Biorę, oczywiście, że biorę. I teraz tak, kolejna ta świątynia. Powiem szczerze, nie wiem, czy one są czymś dobrym w ogóle, tak szczerze mówiąc. Ale... to skoro już z nich korzystam, to żal by było nie brać. Muszę znaleźć jakieś dobre miejsce teraz, wiecie, żeby to przestrzelić przez jak najwięcej.
Co ja tylko, że coś mam jedno na tej linii. Dobra, to jest tak. Niebezpieczne. A wioska, Jezu, jaki ze mnie idiota, znowu prędkość taką sobie zmniejszyłem. Dobra, na przyszłość, pamiętaj, gościu. Pamiętaj, gościu, nie stawiaj tego na linii, na której masz lasy. Jeśli zdarzy ci na prędkości ataku. Nie. No cóż, niestety, wybaczcie, ale jestem czystym idiotem, tyle. Ale no wiecie, to tam będę się przejmował. Dwa do magicznego damage'a dostałem. Czego więcej pragnąć? Coin Battlefield, czy to ma sens? Postawię tutaj głównie, żeby wiecie, zablokować. Las. Muszę wstawić, chyba że zrezygnuję z tych dziwnych prędkości ataku i po prostu zacznę się bawić w zwiększanie magicznych obrażeń. Może to byłoby, wiecie, ciekawe, chociaż powiem szczerze, nawet nie wiem, jak te magiczne obrażenia działają, więc może lepiej pójdźmy z czymś, co jest dla mnie przynajmniej pewniakiem. Inaczej mówiąc, dawaj ta atak speedy. Dobra, szkielecik, cek, zaraz padnie pewnie. O. Wiecie, zaraz padnie, to mówiłem o swoim, nie o tamtym, ale przyjemnie tak patrzeć, że w sumie padł inny niż mój. Dobra. Chyba najspokojniejsza walka ze wszystkich. Słońce jest bitwa, w której nie muszę się bać niczego. Mam po prostu 100% gwarancję, że nic mi się nie stanie. Dobra. Kolejny las. Nawet nie jesteśmy w połowie rozstawiania. No nieźle. O, jeszcze wypluję coś oczywiście. Jakby mało było problemów do tej pory. Niestety, naprawdę powiem wam szczerze, tak to teraz obserwuję, czuję, że może niestety trochę zabrakło do prawdziwego sukcesu w tym wszystkim. U, coś dostałem. Attack speed, skeleton level, evasion, nie. Ja potrzebuję max skeleton, nie tylko skeleton level. Chociaż skeleton level też. I to bardzo było obciążenie, ale kosztem wielkich podskoków w sile pancerza. Kolejny Skinner Knife, okej. Tutaj mamy... O, tam było łącznie... Nie, tam to jest lepsze. Będzie dużo niższy poziom. Mamy kolejny Skinner Knife, więc dobra. I cóż, po raz kolejny pora walczyć. Męczyć się, próbować i w ogóle. Licząc, nie wiem w sumie nawet na co. Chyba na to, że magicznym trafem stanę w końcu jakieś przydatne rzeczy. O nie. Wychlał wszystkie mikstury. Sytuacja jest poważna. Ktoś mówi, że to podejście jest skazane na porażkę. A jednocześnie jestem w stanie powiedzieć, że definitywnie branie arsenału na nekromancie nie jest takim złym pomysłem. Dobra, zwiększenie swoich życia i dania regeneracji. Nie może być to teraz konieczne. Jeszcze jednego max szkieleta. O. Strasznie mocne ryzyko. Nie będę tylko żałował pewnie. Ale nie jestem w stanie tego zrobić po prostu. Ja rozumiem, że to może być głupie, że nie chcę tego zrobić, ale no, nie jestem w stanie po prostu, wiecie, sobie jeszcze aż tak osłabić, patrząc, że i tak jestem no niezbyt mocny. No i te przedmioty, które też, no mówiąc delikatnie, nie są górnolotne. Dobra. Całe szczęście nie trafiamy na aż tak wielu wrogów, którzy są mocno problematyczni. Chyba pierścionek jakiś dobry. To jakiś dobry, nie. Też nie. Nie jest tego warte. O, regeneracja, prawie cały poziom szkieleta, czyli to nam 7. Trochę więcej HP, niewiele, ale regeneracja, no i niestety jeden mniej szkielet, ale kosztem regeneracji, chociaż podstawowej, i zwiększenia poziomu pojedynczego szkieleta, no muszę to zrobić. W sumie, ze wszystkich rzeczy, które teraz tutaj są, najbardziej mi się przydała jeszcze jedna rzecz, dosłownie. Quality, które chyba teraz już mam zerowe, więc...
Nie bardzo wiecie, dlaczego tak czuję, że może być potrzebne. Okej, teraz tutaj muszę też wstawić to. Super, kolejna pustynia, kolejny las. Pomału jakoś to idzie. Może na pewno coś to podejście. To też wiecie, nie tak, że chcę zapraszać czy coś. Niestety, po prostu marzy mi się, żeby w końcu mieć podejście, w którym pokonam tego bossa. Albo chociaż go zobaczę. Prawda jest taka, że ani razu jeszcze nie widzieliśmy bossa tej krainy. A teraz jest, no dosłownie mówiąc, idealna okazja, po prostu ustawiając milion pustyń, milion lasów i w ogóle. Chociaż pewnie nawet jeśli spotkamy bossa, to zginę na nim bardzo szybko, chociażby przez to, że, jakby to najłatwiej określić, trafili piorun z tej głupiej świątyni, którą brałem nawet nie wiem po co, teraz tak z perspektywy czasu mówiąc. Karta zapowiadała się ciekawie. Nie ukrywam, naprawdę ciekawie się zapowiadało, no wyszło jak wyszło. Jest to karta pułapka. I to dosłownie. Czuję się, że po prostu ta karta jest po to, żeby mnie na nią nabrać, oszukać, żebym zginął łatwo. Dobra. I teraz najgorsze, co może być. Jeśli oni mi ukradną jakieś przedmioty, to już po mnie. Dobra, zabrali przedmiot z ekwipunku, to tamto proszę bardzo, zabierajcie sobie. Bylebyście mi nie zabierali czegoś, co mam już ubrane całkowicie. Jeśli to stracę, to już dla mnie koniec. O nie! Dwa strachy na wróble jeszcze. Dobra tarcza z wieloma efektami. Mniej skeleton level, dużo obrony i trochę tak speeda. Pomyśl o niej, może być naprawdę cenna. Co my tu mamy? Skeleton level. Kalkulacji? Tu mamy plus 3, a tam minus 2. Więcej daje. Daje obrony, ale daje... Nie, jeszcze nie. Może jest to mądre rozwiązanie, żeby z tego korzystać, ale powiem wam szczerze, póki co nie. Chcę się skupić na rzeczach, które dają bezpośrednie bonusy. Więcej życia, obrona zamiast regeneracji. To już może być trochę ryzykowne. Ale więcej obrony. I jeszcze wyższy poziom szkieleta. Oczywiście. Co prawda, z moich obserwacji mogę powiedzieć, że w sumie prawdopodobnie to działa tak, że trzeba mieć pełen poziom, żeby tak naprawdę on zadziałał. Ale i tak warto. Tutaj co mamy? Attack speed... nie. I co my tu mamy? Dostajesz 3 razy pętla życia za śmierć szkieleta. Nie, to będzie lepsze. I co my tu mamy? Fajne, szkielety będą się wzmacniać po ubijaniu. Ale tu plus 1 do maksymalnych szkieletów. No. Powiem wam szczerze, czuję, że to jest konieczne. No cóż, rip. Raczej rip już. Patrząc na to, co tutaj zobaczymy. Ile mam życia i w ogóle. Cóż, teraz jedyne, co może mnie ocalić, to wielka prędkość ataku. No i gdybym miał jakąś regenerację przy sobie. Której oczywiście nie mam. No tak, bitwa jest po prostu idealnym okazją na zregenerowanie się w pełni. Dobra. Wystawiamy kolejny ten cały lasek, czy co tam jest. I miejmy nadzieję, że jakoś to przeżyjemy. Chociaż niestety, widzę już ile życia mi zostało. Wow, co za fart. O nie! Jeśli uderzy to jeszcze raz mnie, to już koniec. Wow. Groźnie to było. I co my tu mamy? Max szkielety, dużo obrony, uniki. Biorę. I ostatnia kwestia. Tutaj mogę obniżyć sobie jeszcze trochę poziom szkieleta. Niestety nie za bardzo. Ale mogę wyrzucić jeden max szkielet. Potrzebujemy jakiejkolwiek regeneracji. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Po prostu czuję, że bez nic już za dużo nie osiągniemy. Dobra. Battlefield w sumie niech będzie tutaj, to i tak już dużej różnicy nie robi, gdzie to wstawię. Ja po prostu chcę czym prędzej osiągnąć bossa i się cieszyć ze spokoju, jakim będzie pokonanie go. Albo paść i po prostu powiedzieć: o, potężna czaszko lisza, dawaj mi moje skarby i znikamy stąd.
Dobra. O, nie, duch ducha. Dobra. Co to jest? Prime Matter? Co to jest? Kosmiczne ma dusze nieumarłe. Aha. Nagroda za tą jednostkę składa się z trzech losowych kart. Biorąc pod uwagę karty, których nie posiadasz, lub jednej złotej karty? Co? Co to? Łodzie, panie! Czy wy to widzicie? Dobra, w takim razie zostawiam to i zobaczymy, co się stanie z tym. Nic. Jesteśmy jakąś kartę, której w ogóle nie mamy. Efekty mijanego dnia. Niech będzie tutaj, bo to jest niegroźne. To jest Smith Forge. Aha. Nie wiem, co to ma być, ale... Postawię to tutaj, bo czemu by nie? Kolejna... Taka... Nie chciałbym jej, ale... Muszę postawić tak, żeby nie... Żeby nie zaszkodzić większej ilości lasów. Czyli musiałbym tutaj, ale to znowu zaszkodzi jednemu lasowi. Dobra, trudno. Trudno, ja po prostu mam już ich dosyć, tyle. O, super, tak, Wheatfield. Cieszmy się po prostu wielce. W ogóle co tu się dzieje? Powiem szczerze... Wow. No, super, duch. Myślałem, że znowu drugi raz Prime Matter zobaczę, ale... No niestety. Regeneracja, unik... Zmniejszenie trochę poziomu szkieleta. Niestety chyba za dużo. Bez tego siódemca, ale poszczę takich rzeczy może być cenne. Później. Dobra. A, to zdaje też obrażenia tym skrzyniom? Czy to my szkielet rozbijali tą skrzynię? A. Nie. Zdecydowanie nie. Jeśli mam to na coś wymienić, to musi być coś, co da mi dużo, dużo, dużo więcej mocy szkieleta. To obecnie daje mi trochę ponad 4, tutaj mam 6. Mieszę sobie obronę, ale wiecie co, chyba nawet to bym zarzucił. Jeszcze im zniszczyli. Oczywiście. No w takim wypadku, jakbym zniszczył pierścień, to muszę cokolwiek mieć. No. Jak szkielety mam osłabione przez coś, pierścienie nie mam innych takich rzeczy, co teraz już nie ma. Przebacz, zarzucam co po prostu się tylko da. I patrzcie, jesteśmy coraz bliżej już spotkania bossa. Nie sądzę, żeby naprawdę nam się miało udać to spotkanie. W sensie, wiecie, żebyśmy wygrali. Tutaj stracę unika, by więcej, większą moc szkieleta. I regenerację do tego. Dobra. Niedługo też to trzeba będzie wymienić coś lepszego, ale... Jest moc. Może osiągniemy moc szkieleta na poziomie 10. To byłoby fajne, bo w sumie jesteśmy na 8 pętli, więc moc szkielet na poziomie 10. Założyłbym, że to jest 2 poziomy powyżej pętli, na której jesteśmy, więc no, nawet nieźle. A, czy jest coś takiego szczególnego? Dobra, nie wiem. Tak, tak. I jak tam ekspienie? Oj, ekspienie strasznie wolno idzie. Więc raczej nie będzie trzeciego. Oczywiście, że zmieniam. Dobra, mamy 10. 10 stopień szkieleta i kolejne village, które jest piękne i niegroźne. W sumie, tak szczerze powiedziawszy, na nekromancie im więcej e-village wam trafi, tym lepiej. Po prostu, bo wiecie, to jest karta, na której po prostu wy się regenerujecie, jeśli macie jakąkolwiek regenerkę, a wasze szkielety spokojnie ich tłuką, bez żadnych obaw o cokolwiek. Nie macie szans przegrać, przynajmniej oczywiście na tym stopniu, bo nie wiem jak tam jest, wiecie, dajmy na co. Dalej w grze. Wystarczy zauważyć, chyba każdy kolejny rozdział dodaje jeszcze więcej utrudnień czy coś, ale no. To są tylko moje spostrzeżenia, mogą być błędne. No dobra, mniejsza z tym, co tu mamy. O, zdecydowanie nie. Dobra, skupmy się teraz naprawdę na tym wszystkim, żeby przetrwać. I może zobaczyć tego bossa, bo patrzcie, jak niewiele nam brakuje. Pierścień, o. Daje unik i tyle samo do szkieletów, co było na tym pierścieniu. Dobra, zawsze przynajmniej unik, wiecie. O nie, patrzcie, on jest bossem! I co ja teraz zrobię? Nie, tak serio.
Chyba najbardziej useless boss się trafił, jaki mógł się trafić, jak się gra nekromantą. Naprawdę, to jest boss, który jest totalnie niegroźny. No dobra, te pioruny i inne rzeczy to już trochę bardziej groźne i wkurzające, ale... No. Nie ma co z tym przejmować. Gorzej, że te... Padłam tarczka. Znam. Co tu mamy? Mniejszy poziom szkieleta. Mniejsza daje regenerację. I inne rzeczy. O, na razie powiem nie. Może kiedyś. Tutaj co mamy? No niestety nie. Dobra. Ubijcie ich czym prędzej, zanim oni mnie ubiją. Dziękuję, świątynio burz, czy co to tam było, już nawet nie pamiętam, jak się ta karta nazywa. Wiem, że mnie fizycznie wkurza i naprawdę cieszy, jak ona trafia we wrogów. Dobra. Okej, okay, super, super. Dawaj, tato. Dawaj, tato, zanim będzie za późno. Nie. Nie, nie ma sensu. No, w sumie nadal mam te dwa... Te dwa, widzicie, one trzymają się mnie od początku rozgrywki w ogóle chyba. O nie, nie ma sensu. Proszę, proszę, proszę gro, bądź miła. Daj mi zobaczyć bossa w tym momencie. So close, może się uda. Wiecie, dla mnie to jest wielka ekscytacja, bo już od dawna chciałem zobaczyć tego bossa, ale no, to czyli mam trochę nieszczególnie dobrze podejście do tego. A teraz może ostatecznie? Jeszcze nie? No gro, czemu jesteś taka okrutna? Czy wy widzicie to? Czy wy to widzicie? Mógłbym teraz zobaczyć prawdopodobnie bossa, ale gra tego mi nie zrobi. Mamy to. Okej. Okay. Promieniuje potężną energią, która niszczy przestrzeń i czas sam w sobie. Dobra, mamy teraz zawyżone progi dobijania i zobaczymy co będzie. Gdzie? Widziałem ją chyba na tym, na jednym z artów, ale okej. Okay. Nie wiem nawet kto to, czy tam jego ją, chyba ja bym patrząc na to, ale dobra. Mógłbyś proszę przestać? Więc to ty jesteś odpowiedzialna, czy tam odpowiedzialna, dalej nie wiem, ale chyba odpowiedzialna za ten cały bałagan. Ale co mam przestać robić? Przestań robić to wszystko. Opierać się, walczyć dla starego świata. On wszystko wymarzy tak czy siak. Przykro mi, ale tak musi być. A więc znowu tajemniczy on. Nie spodziewam się, żebyś zaczęła mi mówić, kim jest. Co prawda? Dlaczego miałbym to nie zrobić? Mówię o Bogu. On stworzył. Nie, to nie jestem myliąc pensowany. Niech będzie konstelacje gwiazd, galaktyki i o. Co ja tu mówię? On stworzył wszystko! A teraz on niszczy swoją kreację. Wow. Wow. To jest największy nonsens, jaki kiedykolwiek słyszałem i uwierz mi. Słyszałem pełno nonsensów. Czemu Bóg chciałby zniszczyć świat? To jest coś, co twój świat nazywa głupim pytaniem. Czy myślisz, że mamy prawo do dyskutowania na temat boskich motywów? On jest Bogiem. Na miłość boską. Słuchaj po prostu. Jeśli on tak zadecyduje, tak musi być zrobione. Oznacza to, że jest tutaj powód i znaczenie. Zamiast pokazywać mu twoją... Twoją wściekłość i złość. Powinieneś podziękować mu za życie, które miałeś i spędzić ten czas, który ci został, żegnając się ze wszechświatem. Nie, czekaj! To nie jest, to nie w porządku.
I to wszystko jest prawdą, dlaczego nadal jestem w stanie się opierać. Dlaczego jestem w stanie odnowić ten świat kawałek po kawałku. Jest to bardzo powolne, ale nadal mogę to zrobić. Czy to oznacza, że twój Bóg ma wątpliwości? Albo jest on w ogóle Bogiem... Chociaż jest on chociaż trochę Bogiem, jeśli nadal mogę iść przeciwko jego woli? To są tylko puste słowa. Po prostu próbujesz znaleźć powód, żeby powiedzieć swoje nieistotne nie. Przykro mi z twojego powodu i tego świata. Ale twoje starania są bezwartościowe. Nie możesz zatrzymać... Nie możesz zatrzymać... Jakby to nazwać... Brakuje mi słów, wybaczcie. Żniw Boga jednym źródłem trawy. Ja zakończę twój żywot osobiście. Przez słowo lub przez moc, jeśli to konieczne. Cóż, może... Źdźbło trawy nie zatrzyma kosy. Ale może wejść do twojego buta i zaboleć, wiesz. Metafory nie są moją mocną stroną. Zobaczymy, czy twój Bóg naprawdę cię chroni. Zanim coś... Zobaczmy, co to jest. Kapłanka. Will of Heavens, czyli wola niebios. Wzywa anioła zamiast atakować, który znika po dwóch atakach, okej. Tworzy okna zamiast atakować drugi atak. Ma szansę być chroniona przez okna. 80% szansy, że okno ją ochroni. A! I tyle. Nie, wiecie co? Czuję, że ja tu mogę to wygrać. Nie będzie łatwo, ale czuję, że możemy to przezwyciężyć tym nekromantom. A jeśli tak się stanie, to powiem wam tyle. Nekromanta jest najbardziej OP istotą we wszechświecie. Oj, to już było niebezpieczne i to bardzo. Nie wierzę. Nie wierzę. Byłem tak blisko. Nie wierzę. Ale dobra, widać, że jestem w stanie ją pokonać. Tylko muszę mieć trochę lepsze podejście. Było tak blisko, już myślałem, że będzie dobrze. No niestety pech. Bierzmy wszystko. I odchodzimy. No niestety. Niestety. Nie do końca się udało. Mamy orków craft, nawet nie pamiętam, dlaczego to było. Powiem wam tyle. Było tak blisko, że aż po prostu aż płakać się chce, że tak jest. A co to jest? No właśnie, to muszę sobie zaznaczyć, bo czy tak teraz. No cóż, wiecie co? Naprawdę nie wiem, co powinienem teraz zrobić ze sobą, co powiedzieć, ale... Mimo tej wielkiej porażki, tak jestem zadowolony z rezultatów i wiecie co, no... Prawdopodobnie następny odcinek będzie tym samym, co do tej pory. Będziemy ponownie, wiecie, się opierać, próbować, walczyć i tak dalej. A póki co... Chyba powinienem powiedzieć, że na tym zakończę odcinek, ale... Zanim to jeszcze zobaczymy, czy jest coś sensownego do ulepszenia. No gdybym to miał, to by byłoby super, ale no... No niestety. Oj, przy okazji to odblokował to. Za mało metalu. Wiecie co? Było super. Jestem zadowolony, dumny, wiemy już jak działa boss. Wiem co zrobić, żeby zwyciężyć. I mogę powiedzieć wprost, mam już dosyć rozdziału drugiego. Dlatego spodziewajcie się, że każdy kolejny odcinek będzie prowadzony nekromantą, żeby tylko przezwyciężyć los, pokonać bossa, przeznaczenie, cokolwiek, jak zwał, tak zwał. I cóż, postaram się też grać na jak najmniejszej talii, używając tylko najprzydatniejszych ze wszystkich kart. Po to, żeby wiecie, no, łatwo móc zbierać lasy, czy chociażby tworzyć, jak to się nazywało, pustynię. Chociaż tutaj mogę wam od razu powiedzieć, jeśli chodzi o te wszystkie efekty, raczej z przyjemnością przyjmę arsenał i tą świątynię. Bo coś mówi, że atak speed jest istotny dla nekromanty nawet, ale może istnieje coś przydatniejszego.
te magiczne obrażenia. Możliwe, że jakoś przekładają się na szkielety. Ale dobra, mniejsza z tym. Ja już znikam, dziękuję wam za uwagę. I poza odcinkiem uzbieram dwa brakujące kamienie na rozdziale pierwszym. Może bijąc jeszcze Lisza kilkukrotnie. Tylko po to, żeby, wiecie, nagromadzić sobie, jak to się nazywa, materiałów, stworzyć grup, może potem jeszcze lepszyć trochę chatę herbalisty. Oczywiście nie zrobię tego samemu, żeby nie było. Zrobię to już z wami na odcinku, ale no. Ja jednak gromadzić surowce naprawdę, więc dziękuję wam za uwagę, no i trzymajcie się. Hej, hej.